Chciałoby się rzec, szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie. No tak, no niestety jakiś czas temu doznałem urazu, chyba dość poważnego, bo musiałem przejść operację, ale wydaje mi się, że miesiąc czasu i wrócę do pełnej sprawności. Czy był taki jeden konkretny moment, kiedy stało się coś złego ze stawem kolanowym, czy to po prostu proces i narastało? To znaczy, to był efekt po meczu z Leszniem. Po prostu rano wstałem, poczułem, że coś jest nie tak z kolanem. Jeszcze nie wiedziałem tak naprawdę, co to jest. I tak trochę zwlekaliśmy z badaniami. Zdążyłem jeszcze rozegrać dwa spotkania, no ale po tym ostatnim meczu właśnie z Brzegiem już kolano odmówiło posłuszeństwa i musiałem udać się na badanie. Ale słynna już na cały kraj przewrotka nie miała z tym nic wspólnego. Nie. Właśnie może dobrze, że miałem uszkodzone trochę kolano, że nic poważniejszego się nie stało, ale tak jak mówię, no, czeka mnie teraz ciężka rehabilitacja i mam nadzieję, że wrócę jak najszybciej. Mówisz o miesiącu przerwy, to dość optymistycznie. Optymistycznie, no wiadomo, teraz walczę o Euro, chciałbym bardzo tam pojechać, dlatego musimy przejść taki przyspieszony kurs rehabilitacji. Zobaczymy, za 2, może 3 tygodnie będziemy mądrzejsi, zobaczymy, czy na to Euro zdążę. Jeżeli nie, no to trudno, będę kibicował chłopakom i przygotowuję się do drugiej rundy w rekordzie.